Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Świętujemy zatem tę rocznicę poświęcenia Kościoła własnego, tak oficjalnie nazywa się ten dzień liturgiczny. Możemy też mówić u nas rocznicę poświęcenia naszej kaplicy, której data nie jest znana. Z naszych historycznych zapisków wynika, że nasza wspólnota parafialna pierwszą mszę świętą odprawiła w kościele świętej Marii Magdaleny. Tym kościele, który aktualnie dzisiaj także jest kościołem parafii angielskojęzycznej, na terenie której mieszkamy. Dlatego, że tam w pobliżu były też pomieszczenia, gdzie polska szkoła, która obchodziła też swój jubileusz 70-lecia, powstała troszeczkę wcześniej niż parafia, tam miała swoje zajęcia i poproszono proboszcza bardzo pobliskiego kościoła do tej sali zajęć, aby tam można było odprawiać także msze święte po polsku. To było o godzinie 13, wtedy taka jedna była msza. A więc to było pierwsze miejsce, kiedy ta wspólnota, w którym nasza wspólnota parafialna się zaczęła gromadzić. Potem dopiero ten dom został kupiony kilka lat później, potem drugi dom kupiony jeszcze kilka lat później, potem rozbudowywany. Przez ostatnie 17 lat korzystaliśmy z gościny w anglikańskim kościele świętego Franciszka, ale ciągle jesteśmy wspólnotą, którą Pan Bóg jakoś zamieszkuje, której jest Pan Bóg. I chociaż są różne miejsca naszej wspólnej modlitwy, naszych wspólnych spotkań, to Pan Bóg ciągle idzie zawsze ze swoją wspólnotą. Dzisiaj czytania pokazują nam, jak ta Boża obecność przebywa w różnych miejscach. Jednym z tych miejsc była świątynia, którą zbudował król Salomon. Przepiękna, potężna, budowana w czasach też pokoju, w którym król Salomon nie toczył wojen, jak to wynika z kronik z Pisma Świętego. Zbudował piękną świątynię i mieliśmy dzisiaj fragment tej modlitwy, która jest bardzo długa, w której Salomon prosi Pana Boga, aby zamieszkał w tym domu, aby to było miejsce jego przebywania, miejsce wysłuchiwania modlitw ludu, miejsce także przebaczenia, aby był taki punkt odniesienia dla Izraelitów, że oto w tym miejscu przebywa obecność Boga. Jest taki piękny opis, jak Pan Bóg odpowiada na modlitwę Salomona. Akurat dzisiaj tego nie czytaliśmy. Napełnia świątynię ogniem, dymem, chmurą w takim sensie. Ona jest symbolem Bożej obecności, także w Starym Testamencie. Odpowiada na to zaproszenie. I stała się świątynia, czyli budynek materialny, konkretny, zbudowany, jak to mówimy często, z kamieni. Punktem odniesienia dla narodu, że przybywając do tej świątyni, na przykład z pielgrzymką,
było takie przekonanie, było takie nastrojenie serca, że oto w tym miejscu mogę otworzyć serce, bo tu na pewno przebywa Pan Bóg. A jeśli ktoś nie mógł przybyć z pielgrzymką, no i też na co dzień, bo pielgrzymki były raz na jakiś czas do miejsca świętego, to mógł w czasie swojej modlitwy w różnych miejscach krainy Izraela zwrócić się w kierunku Jerozolimy, w kierunku świątyni. Był to taki punkt odniesienia, że zwracam się w kierunku Bożej obecności. Do dzisiaj na przykład muzułmanie w taki sposób ukierunkowują swoją modlitwę na swoje święte miejsce. A więc miejscem przebywania Pana Boga w tym rozumieniu, w rozwoju naszej świadomości, jak to Pan Bóg, Jego tajemnice, Jego obecność, albo jak to też dzisiaj było w tym pierwszym czytaniu, imię Pana Boga, imię oznacza też obecność, jak ona przebywa pośród ludzi i na tamtym etapie rozwoju tej naszej świadomości, gdzie Pan Bóg jest, to konkretne miejsce było takim punktem odniesienia. I ono jest ważne. Ważne jest mieć takie punkty odniesienia, bo one już pozwalają naszemu sercu się otworzyć, modlić, skontaktować z Panem Bogiem. Pewnego stopnia wiemy, że możemy to robić gdziekolwiek, tak? Ale takie miejsce, które sprzyja modlitwie, nastraja, pomaga, jest ważne. W Ewangelii dzisiaj Jezus z kolei przychodzi do domu Zacheusza, o którym, jak słyszeliśmy, ludzie szemrali, że przyszedł do grzesznika w gościnę. Jeszcze król Salomon w pierwszym czytaniu się jakby tak zastanawiał w tej swojej modlitwie, czy aby na pewno zamieszka Bóg na ziemi. Aż tak się wydawało, że Pan Bóg jest daleko, no więc jeśli przyjdzie to do jednego miejsca, jednej świątyni, na ziemię, nie na całą, bo jakoś jest to poczucie z powodu tajemnicy grzechu, że gdzieś Pan Bóg jednak wydaje się być odległy, to może w tym jednym miejscu zlitowałby się, aby zamieszkać. A Jezus przychodzi do grzesznika, do domu, aby być z nim blisko. Jezus pragnie, aby to nasze przekonanie i ta nasza wiara, że On jest blisko nas, nawet jeśli mamy poczucie grzeszności, żeby ono się w nas dzisiaj także odnowiło, odświeżyło, pogłębiło. Że Pan Bóg przychodzi do naszego domu, także Pan Bóg przychodzi do naszego serca, Pan Bóg przychodzi do naszego wnętrza i tam mieszka. Tak jak w domu, tak jak u siebie. Bo Jezus usunął grzech, czyli usunął to doświadczenie i usunął konsekwencje tego doświadczenia, czy pierwszego grzechu, które sprawiło, że człowiek miał doświadczenie i grzech takie nam daje przeżycie, doświadczenie, że jesteśmy daleko od Boga. Przychodzimy na Eucharystię też między innymi dlatego, żeby na pamiątkę Jezusa na ołtarzu powtórzyć, przypomnieć sobie, czy odświeżyć, uobecnić, tak, nie, tak najlepiej o tym mówimy, czynić ponownie obecną Jego miłość ofiarną, która usuwa grzech, która usuwa to przekonanie, że Bóg jest daleko, a ja jestem grzesznikiem, do którego Bóg no przecież by nie przyszedł nigdy w gościnę. Jezus usuwa to przekonanie z naszego serca, usuwa przekonanie z serca Zacheusza i z jego domu i przychodzi, żeby tam być. U grzesznika w gościnie, u grzesznika w domu. Chrzest nam daje takie doświadczenie usunięcia zła i grzechu z naszej duszy, z naszego wnętrza i stworzenie świątyni wewnętrznej, w której Pan Bóg zamieszkuje w momencie chrztu. Nawet kiedybyśmy wrócili znowu do tej idei dzisiejszego święta, poświęcenia kaplicy, to jak weźmiecie biuletyn, jest taki krótki komentarz, jak na każdą niedzielę, że kiedy odprawiamy odpust parafialny, to są to jakby imieniny parafii. W naszej parafii imieniny są 16 listopada. Dokładna data jest taka. To jest liturgiczne święto Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. To jest nasz wizerunek i imię naszej parafii, wezwanie naszej parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Przenosimy to zazwyczaj na najbliższą niedzielę, więc w tym roku przesuniemy tylko o jeden dzień, bo już 17 jest niedziela w listopadzie. I to są imieniny parafii. Natomiast ta rocznica poświęcenia kaplicy to jakby przypomnienie łaski chrztu. Dla nas, dla każdego, kto buduje tę wspólnotę parafialną, kto tworzy tę wspólnotę parafialną. Więc dzisiaj jakby wspominamy to, że Pan Bóg przez chrzest usunął ciemności grzechu i przeszkody do bliskości Boga i uczynił każdego z nas, na razie jesteśmy przy tej tajemnicy, już nie przy budynku materialnym zbudowanym z kamieni, ale przy każdym sercu człowieka uczynił nas swoją świątynią i miejscem przebywania.
To bardzo ważne, abyśmy odnowili, odświeżyli, zakorzenili, pogłębili na nowo gdzieś jakoś to doświadczenie naszej wiary chrześcijańskiej i nasze osobiste przeżywanie, że Bóg mieszka w moim sercu, że mogę czerpać z Boga, czyli z łaski Pana Boga, z tego, że Bóg jest miłością, mocą, siłą, twórczością, zdolnością przebaczania i tym wszystkim, co jest cechą miłości, czyli czerpię z Boga, który mieszka w moim sercu od momentu chrztu, czerpię siłę do cierpliwości na co dzień, do wytrwałości na co dzień, do kochania na co dzień, do przebaczania, do tworzenia, do pracowania, do przetwarzania świata, do budowania i tak dalej. Skoro Bóg mieszka w moim sercu, skoro cała Trójca Święta, bo już mówię, razem z Ojcem przyjdziemy w Duchu Świętym, żeby mieszkać w sercu człowieka, to mogę czerpać. Ale dalej nie tylko każdy z nas indywidualnie jest świątynią, miejscem przebywania Pana Boga. Także jako wspólnota, jako parafia jesteśmy takim miejscem. Dzisiaj w tym drugim czytaniu święty Paweł mówił, że wy jesteście Bożą budowlą. Nie każdy z nas indywidualnie, bo święty Paweł pisze to także właśnie w kontekście wspólnoty, do której kieruje swój list w Koryncie. Wszyscy razem jesteście budowlą zbudowaną, tam czasami tak mówi, z żywych kamieni. Na podobieństwo, na porównanie ze świątynią zbudowaną z kamieni. Czyli także wspólnota jest domem Pana Boga. Każda wspólnota, która gromadzi się w imię Jezusa, na pamiątkę Jezusa. Wspólnota tych, którzy wierzą w Jezusa, Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Dlatego, żebyśmy mieli życie w obfitości. I potem pisze święty Paweł, w takim razie trzeba patrzeć, jak budujemy tę Bożą budowę. Czyli jakie relacje tworzymy, jak rozwijamy wspólnotę, jak się poznajemy najpierw, jak rozmawiamy ze sobą, jak planujemy, jak coś organizujemy razem, jak przebaczamy sobie nawzajem. Paweł mówi, że to wszystko trzeba uważnie budować. Trzeba, niech każdy baczy na to, jak buduje. A fundamentem dla każdego z nas i dla każdej wspólnoty jest Jezus Chrystus. To mówi dzisiaj Paweł wyraźnie. Bo wszyscy opieramy się na Jezusie, który jako człowiek, to też podważano, mówił, jestem Synem Boga, we mnie mieszka Ojciec. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Opieramy się na tym zaufaniu Jezusa, że w człowieku może i mieszka Pan Bóg, może i mieszka miłość, może i mieszka moc tworzenia, przebaczania, kochania, współpracy, budowania. Opieramy się na Jezusie, który chodził po ziemi jako człowiek, którym mieszkał Bóg Ojciec. I mówi dalej święty Paweł, że świątynia jest miejscem obecności Ducha Świętego. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Każdym z nas indywidualnie, a także jesteśmy świątynią, w której mieszka Pan Bóg jako we wspólnocie. Jezus mówił, że tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jeżeli dwaj albo trzej o coś wspólnie proszą Ojca, to im wszystkiego udzieli. Czyli wspólna również modlitwa także przyprowadza, przyzywa łaskę Pana Boga, o którą wspólnota prosi. Więc mamy takie dzisiaj różne wskazówki dla odświeżenia naszej wiary w to, że Pan Bóg może i już mieszka na ziemi, w miejscach szczególnie przez Niego wybranych jako punkt odniesienia dla naszego serca, czyli w świątyniach, w kościołach, które chrześcijanie na przestrzeni wieków przejmowali. Tak jak nasza wspólnota na początku zaczęła w jakimś innym miejscu, ale jako po prostu wspólnota Polaków modlących się razem. Chrześcijanie też na początku spotykali się po domach, bo ich wyrzucono ze świątyni, bo wierzyli w Jezusa, Mesjasza. Potem przejmowali, kiedy już mogli publicznie, bez prześladowań w Cesarstwie Rzymskim modlić się razem, przejmowali świątynie pogańskie i w różnych miejscach się modlili. I my tak samo dzisiaj odświeżamy sobie to poczucie, że mamy takie miejsce odnowione, odświeżone przez pracę wielu osób, którym jesteśmy wdzięczni, którym dziękuję. Że mamy takie miejsce, dom, budynek. Ale dzisiaj także odświeżamy sobie to, że każdy z nas jest miejscem przebywania Boga. Świątynią, w której mieszka
Jezus jak w domu, pomimo doświadczenia naszej grzeszności. Kiedy w to jakoś uwierzymy, to tak jak Zacheusz, możemy powiedzieć, dzisiaj zbawienie stało się udziałem mojego domu, tego domu. Bo wierzę, że Bóg nie jest daleko ode mnie, tylko jest przy mnie, we mnie i z Jego mocy miłości na co dzień mogę czerpać. I odświeżamy sobie dzisiaj, pogłębiamy i zakorzeniamy się na nowo w tej prawdzie, że także we wspólnocie, która razem się modli. Dzisiaj jakoś przede wszystkim mówimy, że w tym miejscu, w tej kaplicy, ale tak w ogóle we wspólnocie, która w różnych mniejszych i większych grupach się modli, mieszka, przebywa Pan Bóg. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy korzystali z tej obecności świadomie, żebyśmy byli uważni na tę obecność, żebyśmy czerpali, prosili o światło Ducha Świętego, aby nas prowadził, także jako wspólnotę, która w tym odnowionym miejscu, w odnowionej przestrzeni dzisiaj się gromadzi. Abyśmy nie tylko wspólnie działali, dalej budowali jeszcze, remontowali, przekształcali, abyśmy także wspólnie się tutaj modlili.